Dzieci i młodzież, proszę Państwa, na pewno już myślą o wakacjach, noty wystawione, świadectwa się, jak to mówi, piszą, więc my też chyba dzisiaj porozmawiamy z dyrektorą Janną Domagałą, z dyrektora Polskich Kariesów. Witam Pani Dyrektor. Witam. Właśnie o wakacyjnych propozycjach, bo pewnie dla dzieci i młodzieży też się sporo znajdzie. Przypominam sobie, że w ostatnich latach było tak, kiedy rozmawialiśmy, to czerwiec skończył się horrorami. Czy w tym roku też tak będzie? Tak może zacznę od tego. No nie po to chodzi, żeby pogoda była horrorystyczna, ale żeby był dobry horror w kinie. Bo dawno chyba nie mówiliśmy w ogóle o rzeczach związanych z nocnymi maratonami filmowymi, Pani Anna. Tak, i mamy już ten cykl na koniec roku szkolnego i on chyba z nami zostanie, dlatego że no, lubi młodzież tak zupełnie się zrestartować. Jak przestała się bać w szkole, to tak, się bać to trzeba zacząć te wakacje z przytupem i zapraszamy w takim wypadku do nas do kin 23 czerwca, czyli naprawdę koniec roku i u nas maraton grozy. No i zestaw naprawdę bardzo fajny, dlatego że gramy filmy premierowe i przedpremierowe. Będzie Odejść, będzie Black Beats, będzie Odludzie, no i przypominamy jeszcze Konsekrację, naprawdę bardzo dobry horror, który był na naszych ekranach. Chciałam zwrócić Państwa uwagę na dwa filmy w tym zestawieniu. Chciałam zwrócić uwagę na film Odejść. To będzie przedpremiera, ten film pojawi się później u nas w normalnej emisji. Dlatego, że tak horror z tego nurtu satanistycznego jest taki w tej działce. Mamy młodą bohaterkę. Najpierw poznajemy historię, kiedy zostaje podrzucona na cmentarzu. Nic o niej nie wiadomo. Są jakieś szczątkowe ściuszki, jest jakiś tam symbol satanistyczny. Potem wracamy do tej bohaterki po 20 latach i ona usiłuje odnaleźć swoje korzenie. No i trafia do mrocznej Norwegii. I będzie tam tak, już no wszyscy diabelsko. Zapowiadają, że będzie to jeden z, no, z takich horrorów, na których trzeba będzie się bać. No. Tak, ale ja bym tu jeszcze zwróciła na drugi tytuł uwagę, na Black Beats, dlatego że to jest horror polsko-włoski. Tam w jednej z głównych ról będzie występował Sebastian Fabiański. On lubi takie mocne, męskie role, czasami trochę szalone i w tym filmie tak troszkę będzie to wyglądało. A historia tym razem jest współczesna. Mamy neurotechnologie, które zostają wykradzione przez dwie nasze główne bohaterki. One uciekają, zaszywają się gdzieś tam w lesie, w opuszczonym domu, no i ta mroczna atmosfera będzie się z każdą minutą pogłębiała. Ale zwracam uwagę, bo to rzadko się zdarza, żeby polski horror, nawet polski wątek w horrorze tak, był, więc proszę wybrać sobie te filmy. Na pewno to nie będzie bardzo krwawy horror, czy to nie chodzi, to nie będzie horror, w którym będzie głównie się krew pojawiała na ekranie, ale będą takie właśnie niebezpieczne sytuacje i będziemy się bać, bo to może być realne, więc zapraszam. Świetny początek, mroczny, straszny maraton grozy na wakacje. 23 to tak. Dla nieco starszych, a jak będą wyglądały wakacje dla dzieci? Może zasygnujmy, bo na pewno podczas wakacji będziemy mówić, bo zwykle ten repertuar zmienia się w repertuar przygodowy, czy nawet dziecięco-przygodowy, a dla tych najmłodszych? Będzie cały czas Helios dla dzieci i on naprawdę będzie z mocnym przytupem się zaczynał, bo już lada chwilę, 24-25 czerwca to przedpremierowe pokazy Miss Kraken Ruby Gillian, taki film. I myślę, że to będzie niezła kreskówka, dlatego że to jest film produkcji DreamWorksu, więc Shrek. A uznanej wytwórni. Tak, jak wytestować smoka, to już nam daje pewien poziom tych ich filmów. I tutaj historia, która w przypadku DreamWorks zawsze to są dwa poziomy. Na pierwszym poziomie mamy jakąś przygodówkę, czyli mamy tutaj młodą dziewczynę, nastolatkę, która nie wie, że pochodzi z rodów krakenów, tam musi być magii troszeczkę, będzie morze, będą syreny, krakeny, walka i to jest jeden poziom, taki magiczny. Ale z drugiej strony mamy też historię takiej nastolatki, która nie może się odnaleźć w swojej szkole, która dojrzewa, która musi przejść ten próg z dzieciństwa w nastolatkość, dorosłość i ma z tym problem, więc w DreamWorksie zawsze tak jest, że to się przeplata. Trochę mamy przesłania dla naszych dzieciaków takich codziennego, a trochę magii, więc to będzie fajne. I ten weekend pierwsze pokazy przedpremierowe specjalnie dla naszej widowni Helios dla dzieci. Będą nagrody, będą konkursy, więc warto przyjść. A wakacje będą intensywne, bo oczywiście będziemy mieć poranki, bing, będziemy mówić o nich, będziemy mówić o strażaku sami, ale będzie też Kicia Kocia, nowa odsłona, a wiemy, że to się podobało bardzo tym najmłodszym. No to teraz jeszcze w ostatniej części naszego spotkania porozmawiajmy o sztuce i muzyce na scenie. Ale na scenie, co ciekawe, kinowej. Bo tu tak. Się fajnie zaczyna to przeplatać. Powiem Pani, coraz większe uznanie zyskuje i tu słyszałem kilka opinii moich przyjaciół, znajomych, oglądających te seanse, że rzeczywiście nie spodziewali się, że nie tylko emocje piłkarskie może przenieść ekran kinowy. Tak, i ten projekt to jest projekt chyba, który w ciągu ostatniego roku największe rewolucje robi, czyli coś nowego wprowadza. Oprócz tej opery i baletu, która teraz nam kończy się w tym sezonie, ale wróci, wprowadzamy coś nowego. Tym razem to jest wystawa w kinie.
czyli cykl, który będzie pokazywał pracę wybitnych malarzy. Tu nie będziemy się skupiać na życiorysie danego malarza, ale pokażemy to, co po sobie zostawili. I pierwsze otwarcie to jest Werner i jego dzieła. Nazywa się to Werner Wystawa Wszechczasu. Pokazy będziemy mieć 26 czerwca i 12 lipca. I to będzie się opierało na wydarzeniu, które miało miejsce w Amsterdamie, w tym wspaniałym muzeum, Rijksmuseum. Tam od lutego do marca były zgromadzone najlepsze, największe, najbardziej znane dzieła Wernera. Zebrano ich 28. I to naprawdę jest cała historia, bo to są dzieła, które przyjechały, nie wiem, z Nowego Jorku, które nie ruszały się z tych muzeów od bardzo długiego czasu, a tutaj udało się je zgromadzić. Pokazujemy je z bliska, dokładnie, tak jakbyśmy to po tych salach chodzili i mogli je tym nosem prawie dotknąć. Całość będzie trwała około półtorej godziny. Będzie oprowadzał kustosz, kurator tej wystawy, dyrektor Rijksmuseum, więc naprawdę warto przyjść zobaczyć. Testujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że to będzie taki strzał w dziesiątkę jak opera i balet, ale wiem też, że Opolanie muszą się zapoznać z tym projektem, muszą zobaczyć, na czym to polega i uwierzyć. Więc proszę Państwa, zaczynamy coś nowego i myślę, że to mamy może być... Mamy dwie sztuki w jednym. Dwie sztuki w jednym. Dobrze. Ale... Ale Helios na scenie nie będzie tylko malarstwem na wakacje, że tak powiem, się zajmował. Będzie koncert? Bo będzie koncert. Dobrze, będą ale nim koncerty. Koncert, pani dyrektor, to zadajmy też pytanie konkursowe naszym widzom, żebyśmy jeszcze na deser sobie zostawili tę muzykę, skoro mówimy o projekcie Helios na scenie. To nim to nastąpi, to poznajmy teraz pytanie konkursowe, bo za chwilę będą Państwo mogli już próbować odpowiadać na nie. Tak, i nasze pytanie konkursowe to proszę wymienić przynajmniej jeden tytuł filmu, który zagramy w trakcie maratonu Grozy 23 czerwca w obu polskich kinach. Czyli jak nas ktoś dobrze słuchał, to myślę, że kłopotów z odpowiedzią mieć nie będzie. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Oczywiście te dwie pierwsze prawidłowe będziemy nagradzać upominkami od sieci kin Helios. No i na koniec zatem zagrajmy koncertowo, zwłaszcza, że niedawno mówiliśmy o dokumencie związanym z tym zespołem, a związanym właśnie z jego nową płytą. Tak, i skoro była nowa płyta, bo mówimy o Metalice, to będzie nowa trasa koncertowa i będziemy pokazywać dwa fantastyczne koncerty. To w sierpniu, ale już zwracamy na to uwagę. Pewnie przypomnimy jeszcze po drodze, bo naprawdę świetnie to będzie brzmiało na dużych salach kinowych. Koniecznie. Czyli to na razie tylko wiemy, że to będą projekcje sierpniowe. I na pewno związane z trasą koncertową Metaliki, związaną z ich najnowszą płytą. No to dobrze teraz już zapowiedzieć, drodzy Państwo, u progu wakacji przecież, żeby gdzieś sobie znaleźć ten wolny termin w sierpniu i spróbować w taki sposób, jak ktoś nie będzie mógł bezpośrednio uczestniczyć w koncertach Metaliki, to tutaj ma jak znalazł, a wiemy, że fanów tego zespołu w Polsce jest bez liku. Drodzy Państwo, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy program. Za tydzień opowiemy Państwu naprawdę o wielkiej filmowej premierze, która czeka na nas wszystkich, a tak jak Państwo słyszeli, na wakacjach na pewno coś każdy dla siebie znajdzie. Joanna Domagała, dyrektor opolskich Heliosów, Państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. Dziękuję również. I zapraszamy na kolejne filmowe spotkanie już za tydzień. Do zobaczenia w kinach.